Dobry wieczór, tu Zostaw Wiadomość w Polskim Radiu Euro. Ja nazywam się Kasia Klepaczewska i będę z Wami do godziny 24 właśnie w Zostaw Wiadomość i właśnie w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z moim gościem, którym jest psychoterapeutka dr Agnieszka Popiel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym porozmawiać na temat osobowości, a to dlatego, że ostatnio usłyszałam od mojej koleżanki redakcyjnej, która powiedziała, że ona ma taką osobowość, że bez trudu jest w stanie poprowadzić kilkugodzinną audycję. I zaczęłam się zastanawiać, co to znaczy, że ona ma osobowość. Kto to jest człowiek z osobowością? To bardzo trudne pytanie, kto to jest człowiek z osobowością, albo można powiedzieć, że tak często jest zadawane, albo tak często ludzie mówią o kimś, że to jest człowiek z osobowością, że zaczynamy się właśnie zastanawiać, co to takiego znaczy. I chyba jedyną odpowiedzią jest to, że należałoby zapytać tego człowieka, co ma na myśli mówiąc, a ja to mam taką osobowość, albo a ten to ma osobowość. Bo w tym określeniu nie kryje się chyba nic więcej oprócz takiej podstawowej i najbardziej ogólnej definicji osobowości, to znaczy może nawet nie definicji, a tego, co pewnie wszyscy intuicyjnie niejako rozumiemy pod tym terminem, kiedy myślimy o tym, że ktoś jest wyrazisty w jakiś sposób, że ktoś ma pewien zespół cech, które są dosyć charakterystyczne dla niego i pozwalają mu na pewien bardzo specyficzny dla niego pewnie sposób reagowania, który może coś ułatwiać, może coś utrudniać, ale zawsze to jest tak, że pewnie ta osoba, która mówi o drugiej albo o sobie, że jest człowiekiem z osobowością, to wymaga dodatkowego określenia. Określenia również ze względu na to, że mówimy to z różną intonacją i czasami to brzmi jak nie lada pochwała, a czasami jest w tym odrobina ironii, a czasami jest w tym pewien znak zapytania. W związku z tym pewnie warto byłoby zapytać, co człowiek miał na myśli mówiąc, czyli o jakich cechach tej osoby mówimy, że to jest ktoś z osobowością. Bo osobowość to byłoby to coś, co sprawia pewnie, że jesteśmy jacyś, że mamy pewien stały sposób reagowania w różnych sytuacjach, który pozwala nam na przykład przewidzieć nasze zachowanie. To jest bardzo również taka intuicyjnie wyczuwana rzecz o ludziach, których znamy, że my jesteśmy w stanie do ich zachowań jakoś się przygotować, przewidzieć. Nie zaskakują nas, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, nie zaskakują nas zbytnio swoimi właśnie nieprzewidywalnymi zachowaniami. Czyli o kimś można powiedzieć, ten to ma osobowość, jeśli ma jakieś wyraziste cechy, które w jakiś sposób go odznaczają, ale jeśli wtedy tylko można powiedzieć o kimś, że ma osobowość, albo głównie wtedy, to dlaczego o innych osobach tak nie można powiedzieć? Każdy ma jakieś swoiste cechy. Myślę, że w tym, co pani mówi, oczywiście kryje się taka prawda, że wszyscy mamy osobowość. To jest jedna z niewielu rzeczy uniwersalnych. 100% populacji jakąś osobowość ma. Czyli to, co mówi o tej większej wyrazistości, może większej niż u innych osób, pewnej konfiguracji cech, to właśnie dotyczy tego, o czym zazwyczaj inni mówią jako o czymś, co tych ludzi wyróżnia. Czyli, ale teraz już zaczyna się i w tym momencie zaczynają się, potocznie mówiąc, schody, dlatego że w tym momencie przestajemy już mówić wspólnym językiem o tym, co to znaczy właśnie ta osobowość, czy taka osobowość, bo tutaj wymaga to dookreślenia. Czy mówimy o kimś, kto jest niezwykle emocjonalny? Czy mówimy o kimś, kto jest bardzo uparty? Czy mówimy o kimś, kto bardzo systematycznie dąży do celu? A może o kimś, kto zdobywa góry i kto z jednej wyprawy w drugą usiłuje bez chwili przerwy się przerzucić? Więc to jest to pytanie oczywiście o to, co to znaczy ten to ma osobowość. Spotkała się pani z taką sytuacją, że osoba, która mówi o osobowości, myli ją na przykład z charakterem, z inteligencją? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo właściwie tutaj nie ma też wielkiej zgody na to,
również i wśród badaczy, osób zajmujących się osobowością, taki pomysł na to, żeby ujmować osobowość jako składającą się z cech charakteru i cech temperamentu, czyli gdzie charakter jest pewną częścią tylko osobowości, tą bardzo ważną, środowiskową, uwarunkowaną, to jest jedna z koncepcji osobowości i rzeczywiście bardzo często tak się zdarza, zresztą w tym, o czym pani powiedziała przed chwilą, to często w potocznym języku słyszymy zamiennie, mówimy ten to ma osobowość, albo mówimy ten to ma charakterek, albo ten to ma charakter, albo to jest charakter człowieka. Znowu rzecz zależy od tego, jak to powiemy, już słyszymy o jakich cechach, czy tych bardziej przez nas ocenianych jako pozytywne, czy jako negatywne mówimy. Zapraszam do rozmowy o osobowości. Na 2100 będziecie mogli napisać SMS i na przykład zapytać, jak można badać osobowość, czy osobowość może być zaburzona, a jeśli tak, to co z tego wynika. Możecie też zadzwonić 22 645 2100 albo napisać mail katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl. Psychoterapeutka dr Agnieszka Popiel jest moim gościem i dzisiaj rozmawiamy o osobowości, o tym, czym jest osobowość, jak można ją zbadać, żeby zobaczyć, jaką my mamy osobowość. I Witold napisał na 2100 do nas SMS, czy to nie jest trochę wydumane? Chyba tutaj pyta a propos tych różnic między osobowością i temperamentem. W niesprzyjających warunkach 99% osób zmienia się. Czy osobowość w trakcie całego naszego życia ulega zmianie? No właśnie, pan dobrze nawiązuje do takiego starego pytania podstawowego dla psychologów różnic indywidualnych zajmujących się osobowością, a właściwie do dwóch pytań, które brzmią tak, dlaczego różni ludzie w takich samych sytuacjach zachowują się różnie i dlaczego różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się inaczej, czy zachowują się, dlaczego bardzo podobni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się inaczej. Czyli tutaj my myślimy o tym, to jest bardzo ważne zagadnienie, na ile osobowość, ten właśnie zespół cech charakteryzujących nas, zdawałoby się przez większą część naszego życia, na ile on podlega zmianom. I oczywiście, że podlega zmianom, dlatego że ważną składową osobowości jest nasza biologia. W związku z tym ten uwarunkowany genetycznie, biologicznie temperament, on też się zmienia z wiekiem, ale zmienia się w pewnym zakresie. To znaczy bardzo trudno jest o takie zmiany bardzo radykalne, żeby ktoś, kto był impulsywnym poszukiwaczem nowości, stał się nagle człowiekiem skrajnie innym. Oczywiście można wytrenować pewne zachowania, można to szczęśliwie, my staramy się dostosować do otoczenia, wobec tego te zachowania, które zauważamy u siebie, które sprawiają, że są dla nas kłopotliwe, jakoś nimi próbujemy je zmodyfikować, ale to, na ile zmienia się osobowość człowieka w różnych trudnych sytuacjach, to jest pytanie, na które wciąż nie ma odpowiedzi, bo znowu wrócę do tego, że u niektórych tak, pod wpływem bardzo, ale to muszą być zazwyczaj wydarzenia niezwykłej rangi, bardzo, bardzo traumatyczne wydarzenia, dochodzi do zachowań, czy dochodzi do sposobu reagowania, który zdumiewa wszystkich, ponieważ on jest bardzo nietypowy dla tej osoby, był nietypowy wcześniej. I jest pewna, tutaj myślę, że zbliżamy się do takiego na kontinuum między zdrowiem a dolegliwościami różnymi, do jednak stanów patologicznych, gdzie mówimy o zaburzeniach osobowości, które występują po przeżyciach ekstremalnych. I one wtedy to oznacza, że po przeżyciu takiej sytuacji ekstremalnej człowiek już nie wraca do dawnego sposobu funkcjonowania. A żeby stwierdzić, że rzecz dotyczy zmiany osobowości właśnie, a nie chwilowego w pewnym cudzysłowie, bo nawet kilkumiesięcznego czy kilkuletniego, ale że to jest trwała dyspozycja, która uległa zmianie, to musi upłynąć kilka lat. Takiej, znowu, stałych cech, ale innych niż te, które były wcześniej przed tym wydarzeniem. Tak, żeby dojść do
pełnej sprawności psychicznej, tak? Nie, myślę tutaj o tym, żeby określić, że osobowość człowieka się zmieniła po przeżyciu jakiejś sytuacji, czyli, bo znowu, jeżeli wrócimy do naszej takiej pierwszej podstawy myślenia o osobowości jako o stałym zespole cech, no to musimy mieć też czas, żeby zaobserwować, że to jest właśnie ta stałość zachowań człowieka. Czyli jeżeli ma miejsce jakieś wydarzenie, które musiałoby zmienić osobowość, to znowu musimy mieć ten czas, musi upłynąć ten czas, żeby te różne zachowania człowieka stały się na nowo stałe. Inne niż wcześniej, ale stałe inaczej. Czyli żeby to znowu można było określić osobowością zmienioną pod wpływem wydarzenia. Bo nie mówimy tutaj oczywiście o zmianach osobowości, w kategoriach zmian osobowości, o różnych sytuacjach, kiedy zachowujemy się nietypowo, no bo sytuacja tego jakaś się zdarzyła i tak to było. Zajmuje się Pani projektem wypadki drogowe. Czy może Pani coś więcej powiedzieć na ten temat? To znaczy, czy po takich wypadkach drogowych może się zmienić taka osobowość? To jest jakaś trauma? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście ten program, którym od 2 lat zajmujemy się na Uniwersytecie Warszawskim, jest takim programem, który też dał nam bardzo wiele, poza tym, że udało nam się pomóc wielu pacjentom, ale też mamy bardzo wiele ciekawych inspiracji na temat tego i informacji na temat tego, co dzieje się po tak dramatycznym przeżyciu z człowiekiem, jak przeżycie właśnie traumy w wypadku samochodowym. To jest program przeznaczony dla osób, które przeżyły wypadek i po tym wypadku nie wróciły do swojego wcześniejszego funkcjonowania. My ten zespół objawów nazywamy zespołem stresu pourazowego. I właśnie to, co pani redaktor tutaj poruszyła, to jest bardzo ważne rozróżnienie, dlatego że zwłaszcza tutaj w tym obszarze mamy do czynienia z tym pytaniem, na ile zmieniło się, na ile to coś, co trwa na przykład 2 lata, czy rok i 3 miesiące, i ten człowiek się zmienił i czuje lęk, ma koszmary, nie robi tego, co wcześniej przychodziło mu z taką łatwością, nie jeździ samochodem, czy nie przechodzi normalnie sobie przez ulicę, tak jak wcześniej to było bez problemu. My to nazywamy zespołem stresu pourazowego i oczywiście im dłużej stan ten trwa, tym bardziej mamy wątpliwości, na ile ten zespół objawów, to są objawy stresu pourazowego, a na ile to coś zaczyna być właśnie taką nową, trwałą dyspozycją człowieka. Bo jeżeli są to objawy stresu pourazowego, no to trochę łatwiej je leczyć. I znaczy, oczywiście też ciągle trudno, ale wtedy nie jest to tak aż tak bardzo utrwalone jak zmiana osobowościowa. Tutaj jest powód zmiany tej osobowości, jakaś trauma, a jeśli chodzi o inne zaburzenia osobowości, mamy taki SMS, który przyszedł na 2100. Co to jest osobowość anankastyczna? Nazwa osobowość anankastyczna to bardzo taki SMS specjalistyczny, posuwający nas dosyć daleko w naszej rozmowie. Już bardzo w głąb. Bardzo w głąb. Nazwa osobowość anankastyczna pochodzi od greckiej bogini Ananke, takiej, która się zajmowała wszelkimi nieuchronnościami w naszym życiu, znaczy w ogóle zarządzała tym, co w życiu nieuchronne, co konieczne. I te dwa słowa już wskazują na dwa motta życiowe osób z osobowością anankastyczną, czyli na pewną konieczność, nieuchronność, przymus. Czyli osoby z osobowością anankastyczną, zwaną również osobowością obsesyjno-kompulsyjną, to są tacy ludzie, którzy bardzo zwracają uwagę na to, że na obowiązek, na powinność, na dokładność, na skrupulatność, na sumienność. I tutaj warto rozróżnić dwie rzeczy. Kiedy mówimy o osobowości anankastycznej, to pytanie brzmi, czy my myślimy tylko o pewnych cechach osoby, właśnie takiej pedantycznej, skrupulatnej, niespecjalnie dążącej do przyjemności różnych, czy mówimy o zaburzeniu osobowości, o takim właśnie typie, bo najczęściej to jest synonim zaburzenia osobowości,
anankastycznego czy obsesyjno-kompulsyjnego i wtedy mówimy już o czymś, co człowiekowi przeszkadza w życiu. Czyli o czymś, co, gdzie płacimy konsekwencje tej naszej sumienności, gdzie jesteśmy uwikłani w te powinności i chciałoby się powiedzieć wtedy, ale już wystarczy tego perfekcjonizmu, już wystarczy tego sprawdzania, tego skrupulatnego liczenia i tego jeszcze raz sprawdzania, czy wszystko zostało dobrze zrobione. Niektórzy bliscy osób z osobowością anankastyczną mówią, człowieku, daj sobie trochę luzu, czy spróbuj jakoś odpocząć, odrobina przyjemności. Ale jeżeli ktoś ma prawdziwe zaburzenie osobowości anankastyczne, będzie mu dosyć trudno to zrobić, ponieważ on uważa, że przede wszystkim obowiązek, powinność. To tak w największym skrócie chyba osobowości anankastycznej. Czy to jest taka osoba, która po kilka razy sprawdza, czy drzwi zamknęła, albo na przykład musi 5 razy umyć ręce? Nie do końca, dlatego że to, o czym pani mówi, to już jest, oczywiście może zdarzyć się, że osoby z osobowością anankastyczną tak właśnie robią, ale to coś, co każe nam wielokrotnie sprawdzać, myć ręce, nazywamy to często natręctwami, to jest troszeczkę inna kategoria, bo to jest coś, co mieści się w zaburzeniach lękowych i może współwystępować, natomiast kiedy myślimy o tych właśnie sprawdzających osobach anankastycznych czy z osobowością anankastyczną, to myślimy przede wszystkim o osobach, które mają taką ogólną, wewnętrzną powinność do tego, żeby rozmyślać, czy różne rzeczy dobrze zrobiłam, czy wobec tego, czy upewniać się, ale to nie ma charakteru takiego rytuału, że na przykład 5 razy myję ręce, ale to jest taka wątpliwość. Czy aby na pewno sprawdziłam, czy wszystkie błędy poprawiłam w tym tekście, który mam wysłać. I tak myślę i ile razy do niego zaglądam, to coś znajduję. To jest pewna subtelna różnica, niemniej dosyć wyraźna. Czy wy macie w swojej osobowości coś, co was zastanawia? Jeśli tak, napiszcie 2100, możecie też zadzwonić 22 645 2100 albo napisać mail do mnie katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl. To Polskie Radio Euro i audycja Zostaw Wiadomość, do której to audycji piszecie SMS-y, pytacie o borderline, pytacie również o schizofrenię. O tym wszystkim zaraz sobie powiemy, ale chyba najpierw zacznijmy od tego, jak to jest, kiedy już taka osoba przychodzi czy do psychoterapeuty, czy do psychiatry i mówi, że pewne jej cechy przeszkadzają. Jak wygląda takie badanie, żeby stwierdzić, że ma się jakieś zaburzenie osobowości? To bardzo dobre pytanie, dlatego że ono dotyka właściwie w psychopatologii i w diagnozie klinicznej jednego z najtrudniejszych zagadnień, właśnie tego, kiedy mówimy o diagnozie zaburzeń osobowości, dlatego że ona jest, chciałabym powiedzieć, i prosta, i trudna zarazem, ale to nie oddaje sytuacji, bo diagnoza odbywa się na podstawie rozmowy z pacjentem o tych trudnościach i rozmowy o tak wielu różnych aspektach życia, jak się da, żeby zobaczyć, na ile w tych różnych obszarach funkcjonowania, mówimy tutaj o tych 4 najważniejszych obszarach funkcjonowania człowieka, o jego emocjonalności, o jego relacjach z innymi, o czymś, co nazywa się kontrolą impulsów, na ile jest to człowiek, który, kiedy czuje bardzo silną emocję, jest w stanie powstrzymać się przed natychmiastowym jej wyrażeniem, albo nie jest w stanie tego zrobić. No i wreszcie o pewnym charakterystycznym sposobie widzenia świata, czyli jeżeli w dwóch co najmniej z tych 4 obszarów zauważymy coś takiego, co ewidentnie przeszkadza żyć, albo jest źródłem cierpienia, jest źródłem dyskomfortu, jest źródłem złego funkcjonowania człowieka. Najczęściej to są skargi, dlaczego ja zawsze popełniam te same błędy, albo dlaczego ja nie mogę wyzwolić się z jakiegoś sposobu zachowań. Czyli człowiek jest świadomy tego, że kilka razy powtarza pewną czynność albo myśli, czyli jest świadomy tego? Bardzo za to dziękuję, bo to jest drugi kluczyk w zaburzeniach osobowości. Człowiek zazwyczaj jest świadomy trudności, oczywiście, bo mówimy tutaj o czymś, co jest niemniej jednak bardzo często nie lokuje ich w
swoim sposobie zachowań. W związku z tym mówi często, dlaczego ja zawsze trafiam na takiego głupiego szefa w pracy? Albo dlaczego ja zawsze trafiam na takich nieuprzejmych ludzi? Oczywiście zdarzają się głupi szefowie, cokolwiek by to nie oznaczało, i zdarzają się nieuprzejmi ludzie. Ale pewną tendencją zaburzenia w osób z zaburzeniami osobowości jest postrzeganie problemu na zewnątrz siebie. To znaczy, mówią często osoby te, jej, przecież gdyby tylko świat się zmienił, to ja bym funkcjonowała inaczej. Gdyby ludzie nie odnosili się tak do mnie, to czy ja bym się złościła? Albo to czy ja bym musiała cały czas robić coś w taki sam sposób? No tutaj, czy ja bym się denerwowała, czy ja bym krzyczała? Więc to, na co zwróciła Pani uwagę, z jednej strony jest oczywiście świadomość kłopotu, który mamy, ale z drugiej strony bardzo często nie widzimy tego jako konsekwencji pewnych naszych cech czy naszych zachowań. Jest troszkę na linii przyczyny i skutku, jest tutaj pewne zachwianie w kierunku niedostrzegania tych związków, że bardzo często nasze zachowania różne kreują różne zachowania ze strony otoczenia. I tutaj dotykamy problemu właśnie bardziej zaburzonej osobowości niż po prostu osobowości, która wchodzi w interakcje z innymi czy zachowuje się jakoś. Czyli już, jeśli już przyjdzie taka osoba do psychoterapeuty czy psychiatry, skarży się na to, że cały czas o czymś myśli, albo skarży się na to, że po prostu świat jest zły i tam szuka powodów swoich kłopotów, to jest pierwszy etap, tak? Co potem? No to jest oczywiście taki pierwszy krok, ale on jeszcze nie mówi też o zaburzeniach osobowości, bo on może mówić o tysiącach różnych przyczyn, które są powodem przyjścia do terapeuty. W związku z tym, jeżeli myślimy o zaburzeniach osobowości, to myślimy o czymś, co jest utrwalone, dlatego jedną z ważnych cech charakterystycznych zaburzenia osobowości jest to, że one zaczynają się w tak mniej więcej w wieku szkoły średniej, w wieku dojrzewania. W tym czasie już dosyć wyraziście zarysowują się te cechy, które stanowią zalążek późniejszych problemów. Czyli jeżeli mamy przed sobą osobę, która skarży się na coś, a ma lat 40, to oznacza, że myśląc o zaburzeniu osobowości, powinniśmy mieć historię pewnych zachowań, dosyć utrwalonych, od kilkunastu lat co najmniej. Czyli będziemy zawsze pytać o te prawidłowości, o to, czy człowiek zechciałby podać bardzo wiele różnych, kilka różnych przykładów na każdą stałą cechę. I wtedy dopiero z tego układamy nasz pomysł na to, czy ewentualnie ten stan da się wyjaśnić zaburzeniem osobowości, czy być może oznacza coś innego, bo on może oznaczać również inne rzeczy, czyli to, że te pewne cechy są tak długo trwały, to tak samo jak osobowości w ogóle, czyli mówimy o czymś, co się zaczęło mniej więcej w szkole średniej, i to, że dotyczą tych różnych obszarów, czyli tu składamy te elementy różne, i to, że człowiek mówi o tym, że to cały czas powtarzalnie, podobnie się dzieje, że te problemy się powtarzają, że ma kłopot prawie z taką samą klasą sytuacji, albo rzecz dotyczy właśnie relacji, albo tego, że jest nierozumiany przez otoczenie ze względu na swoje poglądy. Czyli to są te główne obszary, gdzie poszukujemy. To może teraz zajmijmy się już SMS-ami, o których mówiłam wcześniej. Ktoś nas pyta, jak to jest z borderline? To znaczy... Pewnie chodzi o to, co to jest borderline, na czym ono polega? No właśnie, to jest jedno z zaburzeń osobowości, które wydaje się być symptomem naszych czasów trochę, dlatego że ono chyba jest pochodną też tego, że różne sposoby wychowawcze, które były w dawnych czasach, czy jeszcze w XX wieku, gdzie struktura rodziny była trochę inna, bardziej utrwalona i większa stabilność różnych relacji dała się zaobserwować, to osoby z osobowością z pogranicza są jakby tymi, które żyją bardzo chaotycznie, mając również mało doświadczeń w swoim życiu, doświadczeń stabilności, stabilnego otoczenia rodzicielskiego, czyli część zaczyna się wtedy w czasach zazwyczaj właśnie dziecięcych czy szkolnych.
I to są osoby, które mają kłopot z tym chaosem w życiu. Są bardzo zazwyczaj impulsywne, mają kłopot ze stabilnością emocji, nazywamy, zresztą osobowość z pogranicza mieści się w tak zwanej grupie osobowości chwiejnych emocjonalnie, czyli są to osoby, które z niezwykłą łatwością przechodzą od jednej emocji do drugiej, ale raczej ten ton jest zazwyczaj negatywny. Mają kłopot z wszelką stabilnością, ze stabilnością w związku, ze stabilnością postrzegania siebie. Raz myślą o sobie, no, jestem całkiem do rzeczy, dam sobie radę, jestem w stanie robić czy osiągać to, o czym marzę, po to, żeby za pięć minut albo jeszcze szybciej, przejść do zupełnie drugiego bieguna i myśleć o sobie, że jestem osobą kompletnie beznadziejną, do niczego się nie nadającą i w ogóle szkoda, żeby ktoś taki jak ja żył. Także ta wielka niestabilność jest taką podstawową cechą osobowości z pogranicza. Mnie też czasami się tak zdarza myśleć, ile razy musi się powtórzyć takie myślenie, żeby było już zaklasyfikowane do zaburzenia. Bardzo się cieszę, że pani mówi o tym, że, bo pewnie każdemu z nas rzeczywiście i samo to nie stanowi jeszcze o zaburzeniu osobowości i dlatego musimy pamiętać, bo żebyśmy nie wprowadzili słuchaczy w chorobę studentów trzeciego roku medycyny, że każdy, kto usłyszy nagle, ojej, ja tak kiedyś też o sobie myślałam, żeby nie przypisywał sobie nadmiernie różnych stanów patologicznych. To ważne, żeby pamiętać, że to jest zespół objawów, czyli nie wystarczy jedna rzecz, nie wystarczy to, że ja mam tendencję do myślenia w kategoriach pewnych skrajności, ale do tego potrzeba, żebym jeszcze łatwo wpadała w smutek, żebym jeszcze była łatwo ulegała złości, żebym miała kłopot z utrzymaniem relacji z innymi, czyli zazwyczaj to, co właśnie jest kluczem do diagnozy, to, że występuje zespół objawów, kilka różnych cech, jedna o niczym nie świadczy, może sobie być i na tym urok polega życia i osobowości różnych, że każdy z nas ma jakieś cechy tak nasilone albo w jedną, albo w drugą stronę i wahamy się między różnymi skrajnościami. To Polskie Radio Euro, a w nim audycja Zostaw Wiadomość. Do rozmowy wrócimy za chwilę. I odpowiadamy na Wasze SMS-y, na przykład na SMS Leo, który napisał: chyba najbardziej irytujące są osoby o chwiejnej osobowości, które same nie wiedzą, czego chcą. Co prawda, największą krzywdę robią same sobie, ale zdarza się też, że i innym. Czy w takich sytuacjach też trochę chodzi o to, jak dopasować się do tej drugiej osoby, do tej drugiej osobowości? No właśnie, bo to ten SMS, za który dziękujemy, skłania do tego, żeby pomyśleć o takiej, o ważnym zagadnieniu, jeśli mówimy o osobowości albo o zaburzeniach osobowości, to znaczy o tej dobroci dopasowania, tak czasem zwanej przez psychologów, o tym, że my mówimy o konfiguracjach cech, ale one dzieją się w jakimś otoczeniu, w relacji z kimś. I to, co dla jednej osoby jest rzeczą absolutnie nie do zniesienia, dla kogoś innego jest wymarzonym układem cech u tej właśnie drugiej strony. Dlatego bardzo trudno tutaj mówić o jednoznacznym, negatywnym aspekcie jakiejkolwiek osobowości czy jakiegokolwiek zaburzenia. Zresztą znany psychiatra polski Antoni Kępiński w bardzo starej książeczce o zaburzeniach osobowości, mówiąc o osobowościach, skądinąd bardzo, no tych, gdzie mielibyśmy chęć powiedzieć, że te zdecydowanie negatywnie wpływają na nasze życie, myśląc o osobowości psychopatycznej czy antyspołecznej, mówił, że w czasach pokoju my zamykamy psychopatów w więzieniach, a w czasach wojny oni są naszymi dowódcami, rządzą i to oni urządzają nam świat. Czyli tu za każdym razem, myśląc o zaburzeniach osobowości, będziemy myśleć o tej właśnie konfiguracji dopasowania. I znaczy nie tylko o zaburzeniach, o osobowości w ogóle. Dlatego szczęśliwie świat jest różnorodny i dlatego może nie ma co demonizować, skoro zbliżamy się powolutku do końca audycji, też tematu zaburzeń osobowości, dlatego że my myślimy raczej z samej etykiety, jaką jest zaburzenie osobowości. Myślimy, warto myśleć,
raczej o tym w kategoriach problemów do rozwiązania czy ewentualnej modyfikacji pewnych zachowań, które nam przeszkadzają, a nie bardzo się może przejmować tym, jak się to coś nazywa, czy jak nazwałby to psychiatra, dlatego że z samego tego jeszcze nic nie wynika. My się zbliżamy powoli do końca pierwszej godziny, bo oczywiście jeszcze w drugiej godzinie będziemy rozmawiać. A jeszcze co do dopasowania osobowości, napisał ktoś na 2100 taki SMS. Co jeśli dwie osoby w przyjaźni, na przykład w przyjaźni, mają taki sam charakter? Czy druga osoba musi się zmienić, żeby nie było konfliktów? Myślę, że to też SMS dotyczący osobowości, niekoniecznie charakteru. Pewnie i broń Boże, nie ma konieczności zmiany, żeby nie było... A co jeśli jedna z tych osób ma zaburzenie osobowości? No właśnie, nie demonizując zaburzenia osobowości, to też tak jest, że każde z zaburzeń osobowości ma swoje stopnie nasilenia, użyję takiego określenia. W związku z tym zdarza się i wyobraźmy sobie to, że wielu z nas bardzo dobrze czułoby się w relacji, gdzie ktoś byłby bardzo stabilny, gdzie ta druga strona byłaby właśnie taka bardzo uporządkowana, stabilna, przewidująca. Ktoś inny, poszukujący człowieka, który dostarczy mu wrażeń w każdej chwili, uznałby tę pierwszą za wymarzoną, za okropnego nudziarza i za człowieka, z którym nie da się żyć. W związku z tym pewne cechy, nawet zaburzenia osobowości, wcale nie oznaczają, że nie można wieść całkiem sensownego życia w związku czy w relacji. Oczywiście to staje się trudniejsze, im bardziej jedna ze stron wykazuje cechy właśnie nasilonego zaburzenia, ale kiedy mówimy o zwykłej osobowości, o delikatnie nasilonych cechach stylu osobowości, wtedy dopasowanie jest zawsze możliwe. 2100 to numer, na który możecie wysyłać SMS-y. Możecie też cały czas dzwonić 22 645 2100. Jest też dostępny mój e-mail katarzyna.klepaczewska@polskieradio.pl. My będziemy powoli się kończyć w tej godzinie, ale tak jak powiedziałam, jeszcze po serwisie wrócimy do rozmowy o osobowości. Będziemy mówić też trochę o psychopatach, trochę o socjopatach, bo widzę, że już pojawiły się SMS-y. Na przykład Witold pyta o resocjalizację przestępców, którzy wielu z nich czasami objawia osobowość właśnie socjopatyczną czy psychopatyczną. Ten to ma osobowość. To tytuł dzisiejszej audycji. Ze mną w studiu jest ciągle psychoterapeutka dr Agnieszka Popiel. I ten człowiek, który ma osobowość, czasami może mieć trudności z tą osobowością, tak jak na przykład przestępcy, którzy są resocjalizowani. O nich pisze Witold i pisze również, że nie wierzy, by nie próbowano zmienić ich osobowości. Czy tacy przestępcy kojarzą się zwykle z jakąś konkretną osobowością, czy też zaburzeniem osobowości? Oczywiście to jest dobre pytanie o możliwość zmiany niektórych zaburzeń osobowości i przestępcy to jest troszkę inna kategoria niż kategorie kliniczne, którymi się tutaj posługujemy, bo rzeczywiście były takie badania, ilu z osób osadzonych w więzieniach z powodu popełnienia różnych przestępstw dałoby się stwierdzić to coś, co nazywamy osobowością antyspołeczną, czasami z węższą podkategorią osobowością czy psychopatią. I okazało się, że spośród tych przestępców takich osób jest około 60 do 70%. A zatem nie można mówić w ogóle o wszystkich przestępcach, bo każdy z nich jest inny, a co najmniej albo tylko, albo aż. Te 70% to byliby ci, którzy być może spełniają kryteria rozpoznania osobowości antyspołecznej. No i tutaj pana pytanie jest bardzo trudnym, dlatego że jest to jedno z zaburzeń osobowości, gdzie rzeczywiście tym, co ludźmi, którzy najbardziej cierpią, są najczęściej nie sami nim dotknięci, a osoby z otoczenia społecznego, bo to zaburzenie osobowości, gdzie człowiek jest dosyć bezwzględny, gdzie jest bardzo często impulsywny, gdzie nie dba o innych, gdzie dokonuje różnych aktów przemocy. I tutaj podejmowano bardzo wiele prób, zarówno terapii, jak i wszelkich oddziaływań resocjalizacyjnych, zmieniających.
te zachowania, które są tak bardzo niepożądane z punktu widzenia otoczenia, w którym się ten człowiek znajduje. Były jakieś efekty? Właśnie, tak zwlekam z odpowiedzią, bo aż trudno mi powiedzieć tutaj w tym momencie, że te efekty nie są zbyt obiecujące. Czyli więc w ogóle na jakąkolwiek zmianę w zaburzeniach osobowości nie możemy liczyć? Nie możemy powiedzieć, że w ogóle nie możemy liczyć na zmianę w zaburzeniach osobowości, bo oczywiście te próby są podejmowane i są opracowywane coraz to nowe programy i prowadzona jest terapia. Ale jeśli myślimy o różnych stopniach zmian i możliwości pokonania różnych problemów, to akurat w osobowości antyspołecznej tutaj te możliwości zmiany są jednymi z najmniejszych. Czyli nie myśląc zero-jedynkowo, że w ogóle, że nie ma szans, bo oczywiście jest to możliwe, zależy od tego kiedy, gdzie, jak, jaka będzie motywacja, cała masa różnych czynników, ale jeśli spojrzymy na osoby z osobowością antyspołeczną jako na grupę i na to, co świadczyłoby o tym, że, no, że są jakieś metody oddziaływania o udokumentowanej skuteczności, to tutaj badania naukowe nie przynoszą zbyt ani jednoznacznych, ani zbyt takich pozytywnych rezultatów, które by mówiły, że tak, wiemy co robić, żeby zmienić. Cały czas jest to obszar wielu, wielu niewiadomych i takiego podejmowania różnych prób, różnych programów, ale nie ma standardów, nie ma też takich dobrze udokumentowanych metod. Marta pyta, czy zaburzenia osobowości są związane z zaburzeniami emocjonalnymi? Czy te drugie, czyli emocjonalne, mogą wywołać te pierwsze? Jeśli pani Marta odnosi się do takiej dawnej, do takiego rozróżnienia, czy do takiego podziału zaburzeń, które mówiłyby, że zaburzenia emocjonalne to głównie te, gdzie dominuje lęk i smutek i tam mieściłyby się różne dawne nerwice, czyli zaburzenia lękowe i depresje, to jeżeli tak rozumiemy zaburzenia emocjonalne, to ich związek z zaburzeniami osobowości jest o tyle wyrazisty, że po pierwsze, w wielu zaburzeniach osobowości no, mamy kłopot z emocjami, bo one są albo nad wyraz rozbuchane, użyję takiego słowa, albo mamy trudność z ich powstrzymaniem, pohamowaniem, albo z drugiej strony niedostatecznie zaakcentowane i mamy osoby, u których naprawdę bardzo wiele trzeba, żeby w ogóle zostały jakoś wzbudzone i poruszone. I jedna ważna cecha osób z zaburzeniami osobowości, o której chyba nawet nie wspomniałam w pierwszej części programu, a ona jest niezwykle ważną cechą, taka sztywność. To, że osoby z zaburzeniem osobowości nie potrafią inaczej się zachować, ona sprawia jednocześnie, że te osoby są nieco bardziej wrażliwe na różne sytuacje stresowe, czyli gorzej sobie radzą w momentach, kiedy życie przynosi jakąś zmianę. Trudniej jest im się zaadaptować, mniej elastycznie reagują. I właśnie dlatego, że tak się dzieje, bardzo często osoby te są bardziej podatne na to, co pani nazwała zaburzeniami emocjonalnymi. Czyli stosunkowo częściej u osób z zaburzeniami osobowości będą występować różne zaburzenia lękowe, depresje, o ile u osób bez zaburzeń osobowości rozpowszechnienie jest nieco mniejsze, no to w zaburzeniach osobowości prawie zawsze któreś z zaburzeń albo lękowych, albo depresja wystąpi. Stąd w praktyce klinicznej lekarze, psychoterapeuci spotykają się najczęściej z osobami, u których mogą występować obie te rzeczy. I zaburzenia emocjonalne typu lękowe, depresje i zaburzenie osobowości, bo zaburzenie osobowości sprzyja, to nie w drugą stronę, nie zaburzenie lękowe, ale zaburzenie osobowości sprzyja wystąpieniu tamtych. To prawda. Zaczęłam się zastanawiać, czy jeśli jest sytuacja, że na przykład nie potrafię opanować swojego gniewu, często wybucham gniewem i nie kontroluję siebie, nie pracuję nad sobą, to czy to może mnie doprowadzić do tego, że moja osobowość się zmieni i będzie na przykład właśnie tą z pogranicza? Sama ta jedna cecha, tak jak mówiliśmy trochę wcześniej,
nie wystarczy, żeby rozpoznać. I oczywiście trudno mówić tutaj o czymś takim, że jeżeli nie będę pracować nad kontrolowaniem gniewu, to gdzieś tam na końcu będzie osobowość z pogranicza. Bo pytanie raczej jest takie, czy ta nieumiejętność kontrolowania, czy ta trudność w kontrolowaniu gniewu, czy jej również towarzyszą inne cechy charakterystyczne dla osobowości z pogranicza. Jeśli nie, to bardzo trudno byłoby stać się osobowością z pogranicza. A jeśli jest to tylko jeden z elementów tego obrazu klinicznego, to wtedy oczywiście trudności w kontrolowaniu, brak pracy, czy trudności, czy nie podejmowanie żadnych działań, żeby trochę ten stan niekorzystny zmienić, on może sprawiać, że pewne rzeczy się zapętlają, że im więcej będę wywoływać awantur, tym trudniej będzie mi w relacjach z innymi, to im trudniej będzie mi w relacjach, tym częściej będę bardzo przykro odczuwać odrzucenie, im częściej będę odczuwać odrzucenie, tym gorzej będę myśleć o sobie, czyli wtedy te sytuacje trochę napędzają błędne koło zjawisk występujących na przykład w osobowości z pogranicza, czyli w pewnym sensie mogą sprawiać, że jej przebieg stanie się nieleczony, może stać się trochę cięższy. A jak przekonać partnera o tym, że jego zachowanie nosi cechy zaburzeń osobowości? O tym za chwilę. Jak przekonać partnera, że jego zachowanie nosi cechy zaburzeń osobowości? Mam tu pokusę, żeby oczywiście zadać pytanie, a dlaczego mielibyśmy przekonywać partnera o tym, że jego zachowanie nosi cechy zaburzeń osobowości, dlatego że jeszcze raz pozwolę sobie tutaj podkreślić, że nazwa zaburzenie osobowości to jest tylko etykieta, za którą się nic nie kryje. Jeżeli będziemy o nim mówić jako o czymś negatywnym o człowieku, znaczy jeżeli będziemy jej używać w ten sposób. W związku z tym to pytanie o to, dlaczego chciałaby pani przekonać partnera o tym, że jego zachowanie właśnie takie jest. Pewnie gdyby odpowiedziała pani na to pytanie, to wymieniłaby pani jakąś grupę zachowań albo jakąś ileś sytuacji, w których z jakiegoś powodu w Państwa relacji nie dzieje się dobrze, czyli Pani odczuwa przykrość, inne negatywne emocje. I nie ma tutaj sposobu jakiegoś automatycznego czy ogólnego na to, żeby kogoś przekonać do terapii, jeżeli byłaby taka konieczność, ale zawsze warto mówić, i to w każdej relacji, w każdym związku, o tym, że jeżeli występuje coś takiego, jeżeli druga strona zachowuje się w sposób, który mnie rani, czy który sprawia mi przykrość, to jej po prostu mogę o tym powiedzieć i zachęcić do tego, żeby zrobiła coś, spróbowała nie robić tak następnym razem, bo nie ma powodu, żeby nasz partner nas ranił, czy zachowywał się tak, że jemu samemu sprawia to duży kłopot, czy duże późniejsze kłopoty, więc bez wątpienia, jeżeli obserwujemy, czy u siebie, czy u kogoś nam bardzo bliskiego, na kim nam zależy, zachowanie, które powoduje silne emocje, albo wpędza tę osobę w kłopoty, w problemy, to po prostu nazywajmy to, co obserwujemy, i mówmy o tym, co zaobserwowaliśmy i jakie są tego konsekwencje, raczej niż mówiąc o etykietach typu wiesz, masz zaburzoną osobowość, albo przeczytałam. Bo co to znaczy, prawda? Bo pozostawmy diagnozę diagnostą, bo ona tylko jest po to, żeby trochę ukierunkować myślenie o terapii. Inaczej nie ma sensu, a bardzo często staje się bardzo raniąca, dlatego nie ma sensu mówić czasami. O zgrozo słyszę od niektórych osób określenie, bo ja jestem z pogranicza, albo bo ja mam. To nic nie oznacza. Coś oznaczają tylko konkretne opisane stany emocjonalne i zachowanie, a tak jest to tylko negatywnym określeniem siebie, którego lepiej się nie trzymać. O sobie napisał też Tomek, napisał do mnie mail i pisze tak. Niska samoocena, częste problemy z integracją międzyludzką. Jaka to osobowość? W jaki sposób można się przełamać, poczuć większy dystans do ludzi, żeby móc w pełni żyć w społeczeństwie? Tutaj już, tak jak przed chwilą pani powiedziała, samo nazwanie nic nie da, ale zastanawiam się też, dlaczego ty, Tomku, chcesz poczuć większy dystans do ludzi?
czy trudno się z nimi tobie komunikuje. Piszesz o swojej niskiej samoocenie, o tym, że masz częste problemy z integracją międzyludzką. Chyba tym warto się zająć. To jest oczywiście pytanie, które pan zadał, jest pytaniem na Nobla, jaka to osobowość, na podstawie tak kilku krótkich słów, więc z pewnością wymagałoby to zdefiniowania, tak jak pani mówi, tych różnych konkretnych problemów i zastanowienia się, dlaczego, czy co się pod tym kryje, pod określeniem niska samoocena albo pod określeniem dystans wobec ludzi. A co jest pomocne w terapii? Pyta Witold. Czy środki farmakologiczne, czynniki fizyczne? W terapii zaburzeń osobowości zazwyczaj nie stosuje się środków farmakologicznych. To znaczy, one mogą być, leki mogą być stosowane wówczas, kiedy dochodzi, jak tutaj wcześniej wspominałyśmy, dodatkowo do depresji, czy dodatkowo do niektórych zaburzeń lękowych, ale metodą z wyboru w leczeniu zaburzeń osobowości jest psychoterapia. Różne formy psychoterapii, czyli odpowiadając na pytanie, czy leki, czy nie leki, niekoniecznie leczenie farmakologiczne. A psychoterapia da szansę na to, żeby właśnie cały ten system, który uległ zakłóceniu, ten system naszego myślenia, odczuwania i zachowywania się, jeżeli dobrze zaplanujemy to, co się będzie działo w terapii i jak to zmienić, i sensowny terapeuta pomoże to zrobić. Dominik z kolei pyta, czy możliwe jest to, że chwiejna osobowość może być dziedziczona? Ja mogłabym tutaj jeszcze podpisać się pytaniem, czy w ogóle jest możliwe to, że różne zaburzenia osobowości są dziedziczne? To jest bardzo ważne pytanie i zagadnienie, zwłaszcza w tej grupie zaburzeń osobowości, gdzie bardzo wyraziste są pewne cechy temperamentu, a jak wspominaliśmy na początku, cechy temperamentu to ta część osobowości, która akurat jest dość mocno odziedziczalna, czyli to jest właśnie ta część, z którą, która jest podobna u nas i u naszych przodków, przynosimy ją trochę na wyposażeniu na świat. I rzeczywiście, myśląc o zarówno osobowości antyspołecznej, badania bliźniąt wychowywanych razem z rodzicami oddzielnie, te według klasycznych reguł genetyki behawioralnej, badania te pokazują, że zwiększona jest zapadalność na osobowość antyspołeczną u osób, których rodzice też mieli takie cechy. Podobnie z osobowością z pogranicza, tutaj może nieco trudniej jest mówić o samej osobowości z pogranicza, ale bardzo wyraziste jest z kolei, kiedy przeanalizuje się otoczenie rodzinne, to pewne, to wyraziste staje się to, że w rodzinach osób z osobowością z pogranicza są osoby, które na przykład mają podobny kłopot z regulacją emocji, czyli czasem przejawia się to jako to, że ciocia miała depresję albo zaburzenie dwubiegunowe, siostra również miała kłopoty ze zmiennymi nastrojami, mama była bardzo impulsywna, a u naszego pacjenta występuje zaburzenie osobowości z pogranicza. Stąd pewna cecha, ta, która polega na regulacji emocji, na impulsywności, tak, ta jest dziedziczona. Czy można taką osobowość mimo zaburzeń rozwijać? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy ona wpływa jakoś na pracę? Predestynuje nas do jakiejś pracy? Mówi pani o osobowości z pogranicza, czy w ogóle o osobowościach, które są zaburzone? Cóż, czy można je jakoś tak wykorzystać? Zaburzenia osobowości, podobnie jak i osobowość, jak i cechy osobowości, skłaniają nas do wyborów pewnych nisz życiowych i pewnych miejsc w życiu, gdzie czujemy się zgodnie z tą naszą osobowością, więc warto tutaj jednak zrobić pewne rozróżnienie.
w momencie im cięższe staje się zaburzenie osobowości, tym trudniej o znalezienie kreatywnego sposobu działania z nim, czy cierpiąc na nie. Im lżejsza forma nasilenia zaburzenia osobowości, ta zmierzająca w kierunku tej osobowości, tego stylu osobowości, naszych cech charakterystycznych, tym łatwiej nam i na tym polega bogactwo świata, że szczęśliwie są ludzie, którzy świetnie nadają się do niektórych aktywności właśnie dzięki swoim konfiguracjom pewnych cech, a nie nadawaliby się zupełnie do innych. Wyobraźmy sobie chociażby to, jakie cechy musi mieć idealny księgowy. I czy aby takiego samego uporządkowania i systematyczności i pewnej powściągliwości oczekujemy od artystów niektórych. Wobec tego na pytanie, czy w obrębie stylu osobowości i niektórych bardzo nasilonych cech można znaleźć miejsce, gdzie człowiek bardzo dobrze się realizuje, oczywiście, że można. Jest to tylko w niektórych sytuacjach bardzo trudne, jeżeli rzeczywiście zaburzenie osobowości przejawia się w sposób tak intensywny. Witold napisał SMS pytając, czy pomimo wszystko można być szczęśliwym. I tutaj od razu pomyślałam sobie raz jeszcze o projekcie, który pani prowadzi, o projekcie Wypadki drogowe. Czy po takim wypadku, jeśli nawet coś zmieni się w naszej osobowości, to właśnie można być szczęśliwym? Zdecydowanie tak. Znaczy, to jest oczywiście pytanie filozoficzne, pytanie o szczęście, więc tutaj nie, ale można żyć w sposób, który jest życiem pełnym, życiem takim, które sprawia, że jesteśmy z niego zadowoleni i z tego, co w nim robimy, z naszych relacji z innymi, co w nim osiągamy. Także bardzo pani dziękuję za również wspomnienie o projekcie, w którym tu jesteśmy. Spoglądam na panią redaktor, czy ja mogę powiedzieć, gdzie ten projekt się odbywa. Tak, proszę, i to, koniecznie numer telefonu. Że jest to projekt dla wszystkich osób, które właśnie po wypadku nie mogą dojść do siebie. W Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. I strona internetowa tego projektu to www.wypadki-drogowe.pl i telefon to 509 127 858. To jest miejsce właśnie, gdzie ludzie po wypadkach mogą uzyskać bezpłatną pomoc i oczywiście trochę tutaj krążyłyśmy wokół tego tematu osobowości, a innych kłopotów, które wydarzają się po różnych traumatycznych wydarzeniach. To zdecydowanie, jeżeli po różnych wydarzeniach człowiek nie może wrócić do normy, to jest to zdecydowanie sygnał, że należy spróbować, dlatego że można, że póki życie trwa, zmiana jest możliwa i warto o nie walczyć, o jakość tego życia. I chyba najlepszym tego dowodem będzie SMS, który przyszedł na 2100. Ktoś napisał, kiedyś psycholog zdiagnozował u mnie cechę osobowości nieprawidłowej. Zostałam skierowana na terapię, która zakończyła się sukcesem. Dzisiaj studiuję pedagogikę na trzecim roku i na zajęciach zdarza nam się rozwiązywać testy stosowane w diagnostyce. Za każdym razem mieszczę się w dopuszczalnej normie, chociaż niegdyś moje funkcjonowanie społeczne było dalekie od prawidłowego. Zmiana jest możliwa. To wspaniały SMS. Bardzo pani dziękujemy za jego przysłanie. My już będziemy się powoli żegnać. Bardzo wam dziękuję za wszystkie SMS-y, które dzisiaj przyszły na 2100 i za maile. Oczywiście zapraszam też na audycję jutro. Jutro będzie temat o więzach rodzinnych, więc pomyślcie, jakie są i wasze więzy rodzinne u was w domu. Możecie już przygotować jakieś pytania, które będziecie chcieli zadać mojemu gościowi. A dzisiaj moim gościem była psychoterapeutka dr Agnieszka Popiel. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. 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 Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.